Bank Rolników, ale jak słyszę, jesteście nie tylko dla rolników. No, oczywiście, jak najbardziej. Bank Rolników świadczy usługi bardzo profesjonalne, tak jak wszystkie banki komercyjne. Zapraszamy do naszej centrali i również szereg punktów na terenie powiatu opolskiego. Zrobiłam krótkie rozpoznanie. Tak? Wychodzi mi na to, że rolnicy biorą u Was kredyty na przykład po to, żeby dokupić ziemię, ale klienci indywidualni, nie rolnicy, mogą wziąć kredyt po to, żeby kupić lodówkę, ale też po to, żeby wybudować własny dom. Oczywiście tak, jak najbardziej zapraszamy. Mamy bardzo dużo klientów, którzy akurat ubiegają się i otrzymują kredyty hipoteczne. Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy na dzisiejsze targi promocje dla nie tylko naszych klientów, ale wszystkich klientów, którzy odwiedzą nasze stoisko. Jest to taki certyfikat promocyjny, zero prowizji, jest gwarancja do przyszłego roku, do 30 czerwca. Każdy, kto przyniesie taki certyfikat, będzie obsłużony, jeżeli chodzi o tą promocję. Czyli zgłaszacie się Państwo tutaj do nas na stoisko, dostajecie specjalny certyfikat i dzięki temu, jeśli decydujecie się na budowę własnych 4 kątów, to możecie zrobić to taniej. Ale ja jeszcze jestem jednej rzeczy ciekawa. Bank Rolników może dla wielu naszych widzów nie być pierwszym wyborem, kiedy myślą o kredycie hipotecznym. Pan mówi, że warto, dlatego, bo macie jedną z najlepszych ofert na rynku. Szanowni Państwo, można wziąć pod uwagę nawet wszystkie te rankingi, które Państwo macie możliwość zobaczyć, czy w formie pisemnej, czy ewentualnie w formie jakiejkolwiek internetowej. Bank Spółdzielczy nie jest w tych rankingach brany, bo jest bankiem małym, lokalnym. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję kredytową, jest to najlepsza propozycja, wydaje mi się, na rynku na tą chwilę. Marża banku od dłuższego czasu utrzymuje się na stałym poziomie, jest to 1,7. Jest to bardzo ważny element, jeżeli chodzi o koszt całego kredytu. I proszę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bank Rolników, Bank Spółdzielczy, troszeczkę niekonwencjonalnie, o tym wszyscy wiedzą, ma niekonwencjonalne podejście do klienta ze względu na to, że klient bezpośrednio ma doradztwo i nie jest to tak jak w banku komercyjnym, że jest traktowany zero-jedynkowo, jeżeli coś mu brakuje. Pomagamy rozwiązać jego problemy, a przede wszystkim zależy nam sfinalizować jego marzenia. Kiedy rozmawialiśmy przed wejściem na wizję, zapytałam Pana, dlaczego Bank Rolników. Powiedział mi Pan, że inne banki mają to do siebie, że pojawiają się i znikają, a Bank Rolników trwa i to niezmiennie od lat. My jesteśmy bardzo dumni z tej nazwy, jeżeli chodzi o Bank Rolników. Ma on historię od 1911 roku. W 1939 roku niestety władze niemieckie zamknęły wszystkie instytucje finansowe polskie. No i reaktywowaliśmy się w roku 1947 i do dnia dzisiejszego funkcjonujemy. Mamy bardzo bogatą tradycję i historię sięgającą ponad 100 lat. Jeżeli chcecie się Państwo dowiedzieć więcej, jest dzisiaj okazja, nie tylko dzisiaj. Dziś jesteśmy do 18, ale jest też sobota, niedziela. Jesteśmy w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym, zapraszamy. Pamiętajcie, dodatkowym bonusem jest certyfikat, który możecie dostać tu na tym stoisku, a ten certyfikat pozwoli Wam realizować Wasze marzenie zdecydowanie taniej.